Siemaneczko. Jadę sobie w trasę i sobie słucham Spotify'a listy polski tam rap czy coś losowo. I wychodzę ze swojej strefy komfortu i próbuję zmierzyć się z numerami, których do tej pory nie słuchałem, bo miałem z góry przewidzianą o nich opinię. I oto kilka zaskoczeń. Po pierwsze tak, od końca, w sensie od tego co ostatnio było, Igor, czyli mówię tutaj o Igorze Reto. Jakoś nigdy nie byłem jego fanem, ale teraz wleciało kilka numerów jego bądź z nim. Dochodzę do wniosku, że naprawdę ma fajnego skilla i biorąc pod uwagę konkurencję innych dzieciaków, to szczerzutki propsik. Muszę trochę chyba sprawdzić tą jego ostatnią płytę. Co jeszcze mnie zaskoczyło pozytywnie? Young Iggy, kawałek Lego z Peją. Całkiem przyzwoity kawałek. Już do tej pory wszystkie rzeczy od Young Iggy'ego, które słyszałem i widziałem, niestety, skutecznie mnie od niego zniechęcały do niego. Natomiast ten kawałek Lego, całkiem spoko nawinięty, fajny refren. Peja spoko do tego też poleciał. Więc kolejny props. I jeszcze jedną rzeczą, która pozytywnie mnie zaskoczyła, to Guzior. Nie wiem, wydaje mi się, że próbowałem słuchać Evil Things, jak wyszło, ale jakoś mi totalnie nie weszło. Natomiast teraz, nie wiem, może to kwestia jakiegoś odpowiedniego nastroju, odpowiednich warunków skupienia czy coś. Naprawdę uważam, że Guzior sztos. I słuchając Guziora, dwie rzeczy mi do głowy przyszły. Kto mu robi bity? Bo są tak fajnie klimatyczne, jakby współgrające ze stylową Guziora. A dwa, kto go realizuje? Bo też to wszystko jest tak fajnie nagrane, że wykracza poza jakieś tam standardowe techniki nagrywania rapsów. Więc Guzior też props. Słyszałem też tą nową piosenkę, nowy track Ostrego, że tam wszyscy piszą, że o, Ostry nawija jak kiedyś. No i faktycznie nawija jak kiedyś. Track jest chyba jednym z fajniejszych od Ostrego z ostatnich czasów, jak dla mnie. Natomiast jeszcze mnie do Ostrego nie przekonuje. Jeszcze cały czas mam przesyt Ostrego i znudzenie się Ostrym. Też nie uważam, że ten track jest jakiś przełomowy. Tyle. Może jeszcze coś dogram, jak jeszcze coś fajnego mi zaskoczy. Może powiem jeszcze na koniec, wsadzę łyżkę dziegciu do tego miodu. Niestety Sarius w ogóle do mnie nie przemawia. Jak ta płyta Anti-Hype była fajna i miała naprawdę dużo spoko numerów, tak tutaj, kurde, te śpiewańce. Nie jest to rap, którego ja lubię słuchać. Nie jest to styl, który mi się podoba. No nic. Na razie tyle. Być może jeszcze coś dołożę, jak coś mi mądrego do głowy przyjdzie. Jeszcze jedno mi się przypomniało. Niestety też raczej na minus. Jest tutaj White 2115. Sorry, Whitecik. No ale nie, nie wchodzą mi te twoje rockstary. Mimo iż mój koleżka strasznie tego White'a mi podsyła. No, próbuję się z nim zmierzyć, ale no. Coś mi tam nie pasuje, no nie wiem. Whitecik niestety jeszcze nie teraz. Zobacz, będę sprawdzał, ale ten rockstar. Jeszcze nie dla mnie.